W najnowszym wpisie Beata Tadła podzieliła się z fanami decyzją o rozstaniu z programem OneTrano, który z pasją prowadziła od 2020 roku. Zdradziła, że pożegnanie było dla niej niezwykle wzruszające ostatnio media krajowe są areną wielu zmian, szczególnie w kontekście przekształceń w mediach publicznych, zwłaszcza w telewizji polskiej. Ostatnio informowaliśmy Was o tym, że Beata Tadła dołączy do grona prowadzących pytanie na śniadanie, co oznacza dla niej powrót do TVP. Pudełkowi udało się również ustalić, kto będzie jej partnerem podczas kolejnych wydań porannego programu. Beata Tadła, dotychczas skupiona na przyszłości zawodowej, postanowiła przerwać milczenie i oficjalnie potwierdzić swoje odejście z ONET rano. W emocjonalnym wpisie na Instagramie dziennikarka podzenkowała dotychczasowym współpracownikom, wyrażając wdzięczność za lata wspólnej pracy. Nigdy jeszcze nie doświadczyłam tak pięknego pożegnania. Kochani, jesteście niezwykli. Dziękuję za te wszystkie piękne słowa i za wspaniały czas spędzony razem. One w to nie tylko świetny program, ale także efekt współpracy z cudownymi ludźmi. Z tego doświadczenia wiele się nauczyłam, przeżyliśmy razem wiele chwil, a także odkryłam wiele o sobie. Dziękuję każdemu za szansę, za emocje, za wsparcie i mądrość, a także za niezwykły prezent, który uwiecznił wzruszające momenty z samochodu. Nie lubię pożegnań, więc mówię: do zobaczenia. Trzymam za was zawsze kciuki, a wy trzymajcie za mnie napisała Tadła Kropka, chociaż w swoim wpisie nie wspomniała o nowych projektach zawodowych. Informatorzy sugerują, że dziennikarka wkrótce poprowadzi pytanie na śniadanie w duecie z Tomaszem Tylickim. Zgodnie z doniesieniami wirtualnych mediów, nowy duet prezenterów ma zadebiutować już w najbliższą sobotę. Warto przypomnieć, że Beata Tadła ma bogate doświadczenie w telewizji wcześniej związana z TVP oraz innymi stacjami, a od 2020 roku była jednym z prowadzących onetrano. Ciekawostką jest również fakt, że przez ponad 8 lat była obecna na Antenie TVN.